A więc zaczynajmy! Co, nikt nie będzie namawiał moich widzów do zostawiania subskrypcji, łapki nie, poza stary, mną! Nie, stary, to dobrze! A, okay. Więc jak wam podobają się wasze nowe boksy, z których będziecie musieli się wydobyć? Bo ja się nie podobam i w ogóle są jakieś liny, jest ciasno! Wypuść mnie stąd! Tak miało być, mogę zawsze ci jeszcze dołożyć! Nie, nie, nie! Ja chcę tu wyjść! A ty nie w sieczniku? No w sumie jako ekspert od boksów muszę przyznać, że jest naprawdę fajny i solidny! Co nie zmienia faktu, że chcę stąd wyjść! Ciebie wydawałoby się, że masz najłatwiej, ale wcale nie jest tak cienko. Mi się to podoba, klaunie. Mogę tu zostać całe życie. Zobaczymy. Jak wygodnie, mogę się położyć nawet na ścianie. Zobaczymy po moich zwariowanych zadaniach. Aha, dobra, zobaczymy. Klaunie. Widzowie, czy wy myślicie, że ten nowy klaun jest bardziej niebezpieczny niż wszystkie poprzednie, które nas kiedykolwiek prześladowały na hali? A więc pierwszym zadaniem będzie wrzucenie piłeczki do tego oto kubeczka. Ten kubeczek postawimy tutaj, żeby nie było wcale tak łatwo, ale zaraz, zaraz, jeżeli nie trafisz, będzie przygotowana dla ciebie kara, sroga kara, a więc zaczynajmy! Proste. Bardzo łatwe. Ernest na ludzie da radę, patrz na to, patrz, klaunie. Patrz, klaunie. O nie. Dobra, spokojnie. Dawaj, Ernest, dasz... O nie! I co teraz? Przecież kubeczek! Ostatnia próba, Ernest, dasz radę, dawaj! Próba. Nie! Bo w tym kubeczku nie było wody! Tak, to by ustał. A więc spotka cię właśnie teraz kara. Musisz zostać spryskany sokiem z kiszonej kapusty. Sok z kiszonej kapusty? Nie! O tak! Będę śmierdział cały! O tak! No nie! Patrzcie, całą bluzę mi kurde! Zostałem spryskany! Ale co się śmierdzi? Ale co śmierdzi? Nie, ja nie będę już tego zadać. Ale capi, fuu. O nie, widzowie, cały śmierdzę teraz jakąś kapustą obrzydliwą. Co to ma być w ogóle? Lepiej kapustą niż cebulą. To jeszcze nie koniec, moi kochani, bo przychodzi następne zadanie dla Grzesia. Co? Kolejnym zadaniem będzie dla ciebie wrzucenie kubka na kubek w takiej oto pozycji. O nie, przecież to jest trudne. No dawaj. No nie! Musi mi się udać i ja chcę wyjść z tego boksa, tu dawaj, jest... Grzesiek, no. Skup się, dasz radę! Cicho tam! Taka pusta serio śmierdzi. No nie, pomocy! Kiedyś tak mi się udało to zrobić, ale to byłem w podstawówce wtedy i miałem pierwsze miejsce na zawodach, naprawdę. A mówiłem prawie! Jeszcze jedna próba, dawaj! Ostatnia! Nie uda się! Chwila! Nie uda się! Nie dmuchaj tu! Mogą mi! Nie! Wypuść mnie stąd! Jaka ci kara! Siedź tutaj spokojnie! Jaka kara? Widzowie, jaka kara? Jaka kara? Sok z kapusty! Nie! To śmierdzi! Widzowie, żeby poczuć ten smród, dajcie łapkę w górę i subskrypcję! Czujecie? Coraz bardziej zaczyna mi się podobać! Już, koniec! Idź stąd! Kolejnym zadaniem będzie zadanie dla Zipka. Czemu ty jeszcze śpisz? Czemu ty jeszcze śpisz? Wstawaj! Tu jest tak wygodnie! Słuchaj, jakie będziesz zadanie? Miał zadanie. A po co mi? Twoim zadaniem to, aby włożyć nakrętkę na sam dół, pozostawiając piłeczkę na samej górze. Jeśli ci się to nie uda, spotka cię kara. A jeśli ci się uda, dostaniesz być może nagrodę. Zaczynajmy! A czy ta nagroda pomoże mi się stąd wydostać? Być może. To ja nie robię. Tu jest wygodnie. Po co mam to robić? Takie bądź razie spotka cię kara. O nie, 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 dobra, chcę spróbować, przepraszam. Okej, czyli moim zadaniem jest położyć piłeczkę na nakrętce, a następnie włożyć ją na tą rurkę, tak żeby piłeczka nie spadła, ale ona jest za duża, za mała, w sensie... O. Sok z kapusty już czeka. To jest bardzo trudne. Nie! Zostałeś jeszcze dwie. Uwaga, teraz mi się uda. Na pewno mi się uda. Kurczę, blade. Musi mi się udać. Spokojnie. Klaunie, nie rozpraszaj mnie! Jak ja mam tu zrobić, jak ty się patrzysz ostatnia z takiego bliska? Próba! Daj mi tą piłeczkę! Uwaga! Skup się na piłce, a nie na moich oczach. Nie da się przy takich oczach. Uda ci się, Lipe! Udało mi się! Nie! Głupi klaunie, głupi!
klaunie! Ej, Szybkowi się udało i teraz dostanie jakąś nagrodę, co to będzie? Kurde, ten sok z kapusty jest tak obrzydliwy, cały jestem oblany! W następnym zadaniu muszę się bardziej postarać! Nagrodę! Dostajesz pierwszą broń! Zobaczymy, co w nią zdziała! To ma być broń i to ma mi się niby pomóc wydostać. Ja rozumiem, że to są koce i mogę sobie powiesić się jak pranie. Ale co ja mam z tym zrobić? Wszystko! Dokładnie! Prędzej rozwalę spinacz! To żadna nagroda! Przejdźmy do następnego zadania! No i widzowie, co ja mam zrobić z tym spinaczem? Mogę sobie co najwyżej go na noc założyć. O, tak, ała, boli! Prawie przestałem oddychać. Może... Może jednak się uda w końcu dokopać gdzieś. Następnym zadaniem będzie wrzucenie tej oto piłeczki za pomocą tej oto metrówki do tego właśnie kubeczka. Widzowie, będzie zobaczcie. Wrzucenie tej oto piłeczki. Moje śmierdzące skarpetki. Będzie mu śmierdział, jak podejdzie. Co, zobaczymy, czy uda ci się to zrobić. Wcale to nie jest takie łatwe. W końcu coś dla mnie. Patrzcie, chłopaki. Ej, co to jest? Zaraz, zaraz. Wcale nie może być tak łatwo. Kubek będzie stał tutaj. Nie, dasz radę! Ernest, dasz radę, dawaj! O nie! Cicho tam! Okej, okay. Teraz zablokować miarkę. Ja już nie mogę w tej klatce. Dobra. Puścić ją. Ej, gdzie ty są, komisar G? Ty masz niebieskie oczy chyba. Tak, ja nie mam tego oka! Gdzie jest tego, któremu nie udało się... Patrzcie, patrzcie, panowie! Zadania. Już jest. Nie! Nie udało ci się! Masz to jeszcze trudno. Dwie próby! O, dzięki! Dwie próby, to na spokojnie. Ja bym nie dawał więcej. Patrzcie, patrzcie. Jeeeeee! Ja teraz naprawdę muszę udać kolejną broń, żeby mógł wydostać się z tego boksa. No. Nie! Żeby nie było tak łatwo, dostaniesz tylko kombinerki. Zobaczcie, co udać się tym zrobić. Dobra ludzie, musimy zacząć tego używać, żeby rozwalić ściany, zobaczcie. Ej, uważaj, bo ja robię. Patrzcie na to. Coś tu robi, nie przebija boksa, ale robi mu i tak całkiem niezłą rozwałkę. Co robi teraz Zipek i jak on radzi sobie ze swoją bronią? A ty co tutaj robisz? Co robią tutaj te skarpetki? Wrzucaj je do środka, ale śmierdzący bąku! O, zobacz jak pachną! Zabieraj je! Będziesz też, możesz sobie ich użyć do wydostania się z tego boksa i nigdy z niego nie wyjdziesz! A co miałbym z tym zrobić? Przecież to nie działa. Nawalam od pół godziny. Jedyne co mogę zrobić to rozwiesić w pranie. To tak właśnie zrób! Ernestowi chyba za dobrze idzie! Dawaj tą broń, to była na czas! Nie! To nie ma być takie łatwe! A następnym zadaniem będzie wrzucenie chleba tostowego do tostera, ale z niemałej odległości. I to zadanie właśnie jest dla Grzesia. Co? Proszę bardzo, zobaczymy jak sobie z tym poradzisz. A czy ja mogę zjeść ten chleb? Nie możesz go zjeść! Dlaczego? Zostaw go, wrzucaj, bo inaczej nie dostaniesz broni. A jeżeli ci się nie uda, dostaniesz karę. Grzesiu, daj kromkę. Chcesz kromkę? No. Ja rzucę za pierwszym razem, zobacz. Ale ty miałeś zjeść. Nauczę cię jak to robić, patrz. Ernest, nie daruję ci tego. Zmarnowałeś mi jedną kromkę. To jest trudne. Grzesiu, ale się słabi, jak nie potrafisz. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ile ci zostało kromek? Bardzo mało. Dawaj, Grzesiu. Trzeba było nie dawać kolego. A ty co tutaj robisz? Dlaczego wyszedłeś z klatki? Chowajcie już! Ej, czemu on nie ma krat w ogóle? Daj mu jakieś kraty albo coś. Dobra, rzucam! Ach, z wami? Rzucaj tymi kromkami! Chcę ci dać karę! Panie, będziemy mali tą klatkę! Nie chcę już tego! Wypuść mnie stąd! Cicho tam, zaraz dostajesz taką karę, że będziesz chciał zapaść się pod ziemię i jaką dostać karę? Znowu karę? Oni dostali... Następną karę! Zobaczymy co teraz! Oni dostali broń, a ja tylko kary! To jest nie fair! Tam teraz się zraszę kolejną dawką kapusty kiszonej! Nie! Masz! Masz! Tamta kara była tylko za to, że zacząłeś krzyczeć, a teraz dostaniesz prawdziwą karę! Karę za niewykonanie tego zadania! A karą będzie założenie maski z
bitą śmietaną! Nie! Proszę, będę cały brudny! Zakładaj ją! Nie! Zakładaj ją! To podwójna kara za to, że dzieliłeś się z nim chlebem! Jack Frost, gdzie jesteś? Pomocy! Zaczynamy! Kolejne zadanie! Kolejne zadanie dla Zipka! Wstawaj! Co tam śpisz? Wstaję, no! To nie będzie wcale takie łatwe! Musisz otworzyć tą oto puszkę za pomocą jednej rękawicy i musisz zrobić to tylko jedną ręką! To jak? Dokładnie! Puszkę? Tak! No dobra, spróbuję. Nie wiem, czy to jest do końca możliwe. Nie interesuje mnie to! Ja bez rękawicy nie umiem otworzyć tej puszki, a co dopiero z nią? Nie interesuje mnie to wcale! Ile mam czasu? No nie dam rady, no przecież ja... Może teraz koledzy ci pomogą! Koledzy! Ernest? No? Pomożesz mi? Czym? Otworzyć tą puszkę. No? Ale jeżeli wam się nie uda, dostaniecie znowu podwójną karę. Nie mam jak podhaczyć! Dobrze tak to jest zrobię. Niewykonalne! Rób to i nie narzekaj, bo inaczej dostaniesz potrójną karę! Jeżeli nie będziesz chciał kontynuować zadania, będzie potrójna! Tak jak ci obiecuję, a więc zostało ci 10 sekund! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Dostajesz karę! Teraz głowę główką i przygotuj się na to! Nie ma narzekania! Nie. Kara to kara! O kurde! Jezu! Ojej! Czy ja wyglądam teraz jak klaun? Kolejna runda i kolejny challenge! Twoim zadaniem jest założenie tych oto okularów. Zakładaj, zakładaj, zakładaj! I postawienie tej oto miski na swojej szyi. Musisz wrzucić tutaj 5 kulek, ale tylko i wyłącznie 5. Nie więcej, nie mniej. A więc zaczynamy zadanie, masz oto tą łyżkę. I tylko nią możesz się posługiwać do wrzucenia tych kulek. Dobra, dobra, ludzie. Ja mam wrażenie, że to nie była jedna kulka. Się. Nie uda. Druga kulka. Ale bardzo słabo ci idzie. Czwarta. Dobra, za dużo czasu, a więc... Dobra, dobra. 10. Obstawiam, że jest 5. 9. O nie, 8. Dwie kulki! Yes! Tylko dwie kulki! Przegrałeś zadanie? Jako karę musisz napompować te 4 balony w swoim boksie. Powodzenia! One są większe niż ten boks, zobaczycie nieważne. Zaraz! Nieważne! Musisz zrobić to w czasie, kiedy będziemy robili kolejne zadania. Kolejnym zadaniem dla ciebie będzie wrzucenie jedną ręką Tiski Telsów do tej oto butelki. Łatwizna. Zobaczymy. Jedną ręką. Znaczy spotka cię kara. Haczyk jest taki, że nie możesz opuścić ani jednego Skittlesa na ziemię. Aha, czyli to nie jest jednak takie proste. Dobra, uwaga, próbujemy. Bez opuszczenia ani jednego. Na razie jeszcze nie spadło. Niebezpiecznie. No szybciej, bo będę... O nie! Ty to powinieneś powiedzieć, ale chyba przegrałeś! Także spotka cię kara! A więc jego karą będzie nadmuchanie wszystkich tych balonów w czasie, kiedy będziemy robili zadanie Grześka. Masz! Baw się, zobaczymy, czy sobie poradzisz. Ludzie, napompowałem wszystkie balony, zobaczcie, tutaj nie ma w ogóle miejsca! Ernest, gdzie jesteś? O, tam! Przechodzimy do kolejnego zadania! Grzesiek będzie musiał zgasić tą świeczkę tylko i wyłącznie krzykiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Świeczko, świeczko, zgaś się! Nie dmuchnąłeś! Nie ma tak łatwo, jeszcze raz widziałem, że dmuchnąłeś. Zgaś! Świeczko! O nie! Udało ci się, więc będzie... Dawaj broń! Ty przeklęty klaunie! Dlaczego takie małe pompujesz? Czemu on zostawił zapalniczkę? No ale cóż, nie dam mu rozpoznać, że mam ją przy sobie. Na pewno się nie skapnie. O! Będę wolny! A więc mam dla Grzesia specjalną broń. Zobaczymy, jak poradzi sobie z nią. Proszę bardzo. Dziękuję! Jeżeli uda ci się wyjść z tego boksa za pomocą tej oto broni, dostaniesz być może nagrodę. A z której strony mam ciąć? Gdzie? Gdzie zacząć? Gdzie daj mi lin? Szybko! Kurde, ty co za takie... O nie! Oddawaj!
Jest! Oddawaj! Jest! Jest! Ucieknę! Oddawaj! Ucieknę! Oddawaj tą broń! Masz, oddaję! Co? Jak to? Już? Jest! Jestem wolny! Wolność! Wolność! Wolność i swoboda! Nie żyje wolność! Chłopaki, ja uciekłem, a wy dalej tu siedzicie! Grześ, dobrze, a więc jeśli Grzesiek już się wydostał, chłopaki mogą dostać broń jaką tylko chcą. A więc jaką chcesz, Zipek, broń? Piłę. Dobrze, a więc ją dostaniesz, a ty jaką chcesz broń? Siekierę! A więc ją dostaniesz, ale najpierw musicie przejść jeden wspólny challenge, jakim będzie włożenie ręki do tego kubka z masłem, żeby wcale nie było łatwo wam trzymać te bronie. O nie! Zaczynamy! Do dna! Do dna! Nie wróć o mnie nie. tym! Kurde! O, fu- do dna! Jestem w dnie. Dobra, więc jeżeli już macie ubrudzone ręce, piątko, teraz dam wam bronię, dlaczego mnie umazałeś? O kurde, ale to jest śliskie, przecież to mi za... No nie! Nieważne. Zobaczymy, jak ty sobie poradzisz, siekierą masz. Za śliskie, no jak ja mam tym sobie... Nie! Nie interesuje mnie to, zapraszam, zobaczmy. No nie, no sobie patrzcie, co się z tym dzieje. Czemu to jest całe w maśle? No dalej. Ciekawe, czemu jest całe w maśle. Przed chwilą byłeś taki mądry. Wydaje mi się, że tutaj muszę rozciąć. O nie, o nie. Kurde. Stary, też dla ciebie, u ciebie jest tak trudno? A co ty robisz? No wychodzę. Przecież ty wyszedłeś już. Właśnie, to środka. Wyszedłem! Możesz walić kraty! Nie! Muszę rozwalić ścianę! Wolność, ludzie! Wolność! O nie, to jest obrzydliwe!